Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj zagramy bez Killoffa Challenge. Czyli postaram się wygrać grę nie używając Killoffa i będzie to na pewno mega ciężkie. A materiały do budowania mogę pozyskiwać tylko i wyłącznie z lam, bądź też zabijając innych graczy, co będzie na pewno mega trudne. I umówmy się w ten sposób, jeżeli wygram ten challenge, wy zostawiacie pod tym filmem 20 łapek i nagrywamy kolejny challenge. Sami spróbujcie tego challenge'u, bo naprawdę on nie będzie w taki prosty. A teraz na szybko wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta oto osoba wygrywa 100 zł PSC. Gratuluję ci mordeczko, odezwij się do mnie na maila. Mail masz w opisie. Ja właśnie byłem wczoraj w Żabce, dokupiłem kodów PSC, nie wiem. To jest po 20 zł jeden z 30 kodów. Więc w dzisiejszym odcinku też możecie coś wygrać. I umówmy się tak, że 100 zł PSC podzielimy na dwie części. Jedna osoba wygra 5 dych i druga też 5 dych. Wystarczy, że zostawicie łapkę, subika. No i co najważniejsze, kodzik Farel do sklepu, bo konkursy są tylko i wyłącznie dla wspierających. Dziękuję ślicznie, fajnie, że mnie wspieracie i że możemy organizować takie konkursy. Coś mi się wydaje, że niedługo jakiś sprzęt gamingowy ogarnę i też mam zrobić z tego konkurs. A teraz mały komunikat dla wszystkich osób, które nie mają dobrego komputera, a chciałyby pograć w najnowsze tytuły gier. Istnieje taka strona jak boosteroid.com, która oferuje granie w chmurze. Sprawdźcie, co to takiego jest. Boosteroid to platforma do grania w chmurze. Dzięki niej możesz grać w najnowsze świetne gry bez konieczności kupowania mocnego komputera. Dzięki Boosteroid możesz grać w gry z komputera na swoim telefonie używając pada. Możesz grać w nowe gry na swoim kilkuletnim laptopie lub MacBooku bez przejmowania się o wydajność procesora, karty graficznej lub pamięci RAM. A wszystko, czego potrzebujesz, żeby cieszyć się możliwościami, które daje nam Boosteroid, to stabilne łącze internetowe, myszka, klawiatura lub kontroler pad. Sam osobiście przetestowałem Boosteroid na swoim internecie, posiadam światłowód, cała rozgrywka przebiegła bardzo płynnie, bez najmniejszej przycinki. Zaletą Boosteroid jest niska cena. Miesiąc dostępu do platformy kosztuje tylko niecałe 9 euro, około 45 zł. A najbardziej korzystny pakiet daje nam dostęp na 12 miesięcy i kosztuje jedyne 50 euro, czyli około 230 zł. To mniej więcej tyle, ile kosztuje jedna gra w momencie premiery. Do grania na Boosteroidzie wystarczy przeglądarka internetowa. Gra uruchamia się na serwerach firmy, a następnie obraz niej jest strumieniowany w czasie rzeczywistym na przeglądarkę. Dzięki temu granie w wasze ulubione gry jest tak łatwe jak oglądanie filmów na YouTube. Twórcy Boosteroid mają naprawdę ambitne plany, żeby stać się globalnym liderem cloud gamingu i wprowadzić prawdziwą rewolucję. Grając na Boosteroid nie musisz nic pobierać ani instalować, dzięki czemu nie musimy tracić miejsca na swoim dysku w komputerze. Wchodzisz na stronę i jakieś dwa kliknięcia dzielą cię od rozpoczęcia wspaniałej rozgrywki. Jeżeli chodzi o same gry, znajdziesz tutaj ponad 50 darmowych gier oraz ponad 150 płatnych, które możesz kupić na Steamie, Uplay, Origin i tak dalej, a potem w nie grać na przykład na swoim telefonie. Moim zdaniem jest to naprawdę fajna opcja dla ludzi, którzy nie mają dobrego sprzętu, a chcieliby pograć w najnowsze tytuły gier. W opisie oczywiście umieściłem link, który możecie kliknąć i sprawdzić, czy są tam jakieś gry, które was interesują. Dobra, moi drodzy, lecimy z challenge'em. Powiem wam, że nie wyobrażam sobie, jak ja mam to wygrać, nie używając Killoffa, ale dobra, postaramy się. To jest challenge, więc challenge accepted. Lecimy. Na samym początku proponował się może przebrać. Jeżeli się tutaj przebierzemy za tego henchmana, czy jak on się tam nazywa, będziemy sobie mogli otwierać wszystkie drzwiczki i nie musimy rozwalać ścian, więc to jest mega plus. Okej. Okay. Teraz mamy od razu na dzień dobry pierwszą skrzynkę. Pompa jest, tak? Okej. Okay. Bandaż, amunicja. Dobra. W sumie wiecie co? Aha, drzwi sobie zamknęły same. Sztos totalny. O, jest też MK. Pięknie. Tylko w ten sposób możemy rozwalać struktury przy pomocy różnych broni. Okej. Okay. Dobra, powiem wam tak, że lecąc na tą mini agencję jest mega spoko start. Co ona tak długo skanuje? Coś wypadnie fajnego? Uwaga! Dawaj coś złotego. What the hell? Dobra, dobra. Mamy fioletowego Scarringtona. Jest 50. Będą minisy? Tak, są minisy. Pięknie. Dobra, jesteśmy w strefie, a ja wam powiem tak, że chciałbym kogoś uwalić, tylko no, no wiecie, no, bez matsów będzie ciężko mi się zabudować i nie mam pojęcia, skąd je pozyskać, w jaki sposób mógłbym ogarnąć sobie matce. Jakiś chłop leci. Ta, widzę go. Trafię go? Czy też nie? Będzie HG przejmował? Ta, HG przejął sobie, ale gościu, łap nejdy. Okej. Okay. Chłop ma snajpera, a ja mu kradnę hugokopter! I essa, byku! Co, miał minigana? Jak on chyba miał minigana, mi się wydaje. Dobra, zmniejszymy pułap. Zniżymy, no i lecimy. Dobra, z pewnością nikt mojej skrzynki nie zlutował. Ja bym na pewno padł. W tym momencie ta bitka byłaby przegrana, bo nie mam żadnego kewa. Znaczy, kewa mam, ale nie mam żadnych maców. Nie miałbym jak się zabudować.
Z pewnością tutaj. Ej, helikopter! Co? Co jest? Prawie mój helikopter mi rozjechał. No i pięknie, złoty skar. No i w to mi graj. I w to mi graj, moi drodzy. Tamtą bitkę bym na bank przegrał. Co jest z tym chłopem? Aha! No dobra. Dobra, to jakiś prost był ponoć. Ale wypada z niego snajperka, więc ta snajperka mi się na pewno przyda. Chłop mnie ani razu nie trafił? Serio? Jest też minigun. Kurczę, nie wiem, czy ten minigun przypadkiem mi się nie przyda do spamowania. Ta snajpera przeładowana? Przeładowana. Nie wiem, co ten chłop w ogóle miał na myśli, podchodząc do mnie. W ogóle bieg za mną, taki kawał, tak? No pięknie, dobra, 50. Okej. Pierwszy frag za nami. Teraz, nie wiem, jakąś skrzynkę by się przydało jeszcze zlutować. W sumie, czekaj, ten chłop miał matcy, nie? Ta, cegły jeszcze leżą, czemu ja ich nie podniosłem? Przecież ja potrzebuję matców, ile? O mamuniu, naprawdę miał tylko 4 cegłówki? Nie mam pytań, ten challenge jest chory. Jest chłop, jest sklepa, szybko, Farel, leci do przodu. Dobra, chłop mnie nie widział, mam nadzieję. Szkoda, że nie mam heavy, mam tylko tą słabą. Gdzie ten chłop? Leży! Pięknie! Ale przyjął. Tego chłopa trochę postresuję, wiecie? Strefa idzie, a spadam do strefki. Czekaj! Czy mnie oczy nie mylą? Tak! To jest, moi drodzy państwo, RPG, jak ja to zawijam. Gdzie mamy strefę? Na górce. Dobra, mamy jakąś tutaj skrzynkę, otwieramy. Pyk, jest amunicja. Okej, jest kolejna amunicja. Okej, tamten chłop ma pewnie snajpę. 100% ma snajpę, tylko ja nie mam snajpy, bo na rzecz RPG-a ją... Wow, panie! Panie! Skąd? Wow! Wowi. To było niebezpieczne. Mam podjazd od chłopa jeszcze. Uciekaj! Tak jest, Farel! Udało ci się uciec, Jezuniu! Czy on za mną ten chłop poleci? Nie mam pojęcia, ale ja to zrobię teraz na patencie. Muszę zyskać trochę czasu. 90 matców, kurczę, to nie jest za dużo. W takim razie, gdzie najlepiej było osiąść? Co jest? What the hell? No nie wierzę. Okej, lecimy z kolejną próbą i co ja widzę? Lamę! Widzę na dole lamę, ja od razu ją przejmuję. Dobra. Jest pięknie, uciekamy. Czy mi się wydaje, czy ja słyszę tutaj chłopa? Coś mi się wydaje, że ktoś tutaj jest. Tak, ktoś tutaj już był i skroił mi cały lód. Najgorsze jest to, że nie mam czym walczyć, jakiś chłop mnie sfokusował już. Ja dziękuję. Przecież to jest chore! Dajcie skrzynkę, jest skrzynka. Jest IPM, no dobra. Aha! Dostał od takiego chłopa spray, tak? Z tego co rozumiem. No to ciekawie się zapowiada. A! Dobra, przodujmy sobie PM-ika. Rzućmy tam ponika jakoś. Dobra. Zjedzmy sobie apteczkę na spokojnie. Dlaczego by nie? Ten chłop miał pompę? Chyba miał. A to muszę zrobić w bardzo fajny sposób. Dobra, udało się. Także easy peasy, miał pompę. O to chodzi. Co tutaj będzie ciekawego, przyjacielu w skrzyneczce? Ciach, harpunik, okej. Harpunik spoczy. Tam widzę chłopa. Ta, wylądował sobie. I ma helikopter, kurczę. Ten helikopter bym mu chętnie skubnął. A co mamy tutaj? 50. Dobra, napijmy się. Nie, ten helikopter jest zniszczony. Doszczętnie.
Dobra, nie ma HP. No nic, ryzykuję, podjazd. Tommy Gunna ma! Czy źle słyszałem? Dobrze słyszałem! Ma Tommy Gunna, no nie wierzę! To jest to! Woohoo! Dziękuję za uwagę. Chłop leci za mną. Co? Jeszcze ktoś do mnie wali? Dobra, uciekam! Okej? Co za ham? Dobra, moi drodzy, jednak zwijamy. Gościu mnie sfokusował helikopterem. Co za świr. Mam nadzieję, że ten helikopter mu już wybuchł. Chłop robi. To Midas. Dobra, Midasa trochę obiło. No dawaj, Midasik, wychodź. Dobra, Midas ma szczęście, bo muszę uciekać niestety. Ale zaraz go chwycę. Także spokojnie, Midasik. Zabiłem go? Chyba tak. Nie wiem jakim cudem, ale okej. Ta, chłop zginął, nie wytrzymał presji, tam leży jego cały lód. Co on tam miał? Małe kewy. Dobra, idę po to. Po ile bije? Po 5? O kurczę, najgorzej. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, dawaj, rybko, dawaj, 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 dawaj. Trochę zaryzykowałem, ale udało się? Tak, udało się. Okej, okay, zabudujmy się tutaj. Wypijmy sobie szybko 50. Mam nadzieję, że zdążę ją wypić. 5, 4, 3, 2, 1. Ktoś wali do mnie ze snajpy. Okej, okay, są bandaże. Dobra. Sztos totalny. Tu gdzie zdobyłem Tommy Gunna? Tutaj, moi drodzy, się leczę w tym momencie. Coś pięknego. Jezuniu. Nie to. Jeden bandaż był tylko? Naprawdę? Dobra, gdzie tu zająć sobie jakieś miejscówkę? Tu koło tego drzewka? Nie, tu stoi chłop. Okej. Okay. Musiałbym, nie wiem gdzie stanąć. Tu na wodzie się zbudować, tak? Z tego co rozumiem. Dobra, lecę. Okej. Okay. Dobra. Na szczęście nie dostałem. Na jednego chłopa się fokusujemy. Masz rację, masz rację. Okej, okay, jestem na dole. Przeboksujmy się troszeczkę. Okej, okay, chłop jest nade mną z tego co rozumiem, tak? Przyjacielu, przyjacielu, wyluzuj, wyluzuj, przyjacielu, przyjacielu. Aha, tu jest edytowane. Dobra, dobra. Dobra, widzę chłopa.
Także moi kochani, to było na tyle. Jak widzicie, udało mi się wygrać ten challenge. Powiem wam tak, były tylko 3 próby. Serio, 3 próby, udało mi się wygrać. Sami spróbujcie tego challenge'u, nie zapomnijcie strzelić łapeczki, bierzcie udział w konkursie. Odwiedźcie też mojego Instagrama, bo na Instagramie teraz rzucam najciekawsze momenty oraz najciekawsze akcje, jakie się wydarzyły podczas transmisji na żywo. Serdecznie was zapraszam, link w opisie. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!